dzwoni ci w uszach? Poznaj 5 sposobów na pozbycie się szumienia w uszach. Jeśli spodoba ci się film, będzie nam miło, jak go zasubskrybujesz. Czy kiedykolwiek dzwoniło ci w uszach? Według badań opublikowanych w 2014 roku, szumienie w uszach jest jednym z najczęstszych problemów biologicznych. Najczęściej słyszane dźwięki to gwizdy, piski, szmery, szum, pulsowanie, dzwonienie czy tykanie. W około 67% przypadków nie udaje się ustalić przyczyny szumów. Wtedy najprawdopodobniej odpowiedzialny jest za to nasz mózg. W pozostałej części przypadków etiologia jest wyraźnie określona. Może to być uraz akustyczny, uraz czaszki, zaleganie woskowiny w uchu, nadmierny stres, infekcje i wiele, wiele innych. Mogą przestawiać się rejestry uszu, zmienia się ich wrażliwość i odczuwanie głośności. Zazwyczaj dzwonienie w uszach nie wskazuje na żadne poważne komplikacje, ale jest denerwujące, przez co powoduje wahania nastroju i depresję. Jest to powszechny problem osób starszych i tych, którzy przez dłuższy czas byli narażeni na przebywanie w głośnym otoczeniu, takim jak kluby nocne czy budowa. Może to również dotyczyć osób, które lubią słuchać głośnej muzyki przez słuchawki. Innymi przyczynami od tych już wspomnianych mogą być leki takie jak antybiotyki i aspiryna, problemy z zębami, szczęką lub sercem. Istnieje kilka sposobów, aby pozbyć się dzwonienia w uszach. Jak zwykle, najpierw warto znaleźć konkretną przyczynę szumienia, by potem tylko zapobiegać ponownemu pojawieniu się tego okropnego uczucia. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam niektóre z naturalnych środków, które mogą pomóc w pozbyciu się tego problemu. Akupunktura. Kilka badań potwierdziło, że akupunktura naprawdę pomaga przy dolegliwościach usznych. Jeśli Twój akupunkturzysta studiuje medycynę chińską, będzie wiedział, jak pozbyć się problemu. Zazwyczaj należy wykonać około 10 sesji. Ginkgo biloba to roślina lecznicza, która poprawia krążenie krwi, zwłaszcza tej do mózgu. Jeśli szumienie w uszach jest powodowane problemami z krążeniem, miłoziąb japoński powinien Ci pomóc. Świecowanie uszu. Świecowanie lub inaczej woskowanie uszu jest starą techniką medycyny naturalnej. Podczas zabiegu pacjent kładzie się na boku, jego głowę przykrywa się papierowym ręcznikiem z wyciętym otworem na ucho, a następnie przez kilka minut w małżowinę uszną wmasowuje się krem, aby pobudzić krążenie. Dzięki temu lepiej mają wchłonąć się substancje zawarte w olejkach eterycznych świecy. Potem rozpala się świecę do świecowania uszu. Jest to specjalna świeca Indian Hopi, która ma postać około 20-centymetrowej cienkiej rurki wykonanej z włókna lnianego, ekstraktu miodowego i wosku pszczelego. Czasem jest nasączona również leczniczymi olejkami lub ekstraktami z ziół. Od środka jest wyłożona blaszką, na której zbierają się zanieczyszczenia wydobywające się z ucha podczas zabiegu. Ciepło wytwarzane ze świecy wraz z lekkim ciśnieniem wytwarzanym podczas spalania naturalnie oczyszcza uszy i drogi oddechowe. Cynk. Kilka badań pokazuje, że cynk neutralizuje piszczenie w uszach. Jedz więc produkty o wysokiej zawartości cynku, takie jak ostrygi, pestki dyni, fasola, migdały, sezam czy siemię lniane. Witamina B12. Większość ludzi, którzy cierpią na szumienie w uszach, cierpią również na niedobory witaminy B12. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, jedz produkty bogate w witaminę B12. Zwykle pokarmy o najwyższym poziomie tej witaminy pochodzą od zwierząt, ale jeśli jesteś wegetarianinem, możesz zastąpić je suplementami. Jeśli podobał Ci się filmik i chcesz poznać jeszcze więcej przepisów i wskazówek, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij go swoim przyjaciołom.